Wiem, że sytuacja w Sejmie trudna, napięta, tym bardziej dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Pani Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ale dziś przede wszystkim jako mama syna z niepełnosprawnością. Kłaniam się pani poseł, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, z mównicy sejmowej wczoraj padło pytanie, jak przeżyć za 1217 zł miesięcznie. Więc ja ponowię to pytanie, jak przeżyć za 1217 zł miesięcznie? Pani redaktor, nie można przeżyć za 1207, nie może przeżyć osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji za 1217 zł. Rząd mam jakiś kłopot. Korzystuje, o, to dobrze. Rząd wykorzystuje sytuację. Wykorzystuje po prostu miłość, zaangażowanie do naszych dzieci, nas, rodziców. Jeżeli ktokolwiek z polityków dzisiaj proponuje 1217 zł na życie takiej osobie, no to po prostu to jest coś, co nie mieści się w głowie. Ja pamiętam taką wypowiedź pani Maląg, bo oczywiście to wszystko, co puszczaliście w materiale, to jest perfidne kłamstwo pani Maląg, ale pamiętam też taką wypowiedź niedawno, całkiem niedawno, kiedy wyszła na mównicę i powiedziała, że niepełnosprawne osoby nie potrzebują więcej pieniędzy. I powiem szczerze, że mnie zmroziło, dlatego że ja już miałam w swoim biurze 200 tysięcy podpisów pod rentą socjalną, gdzie byłam inicjatorem tej ustawy i ten projekt ustawy został złożony właśnie wczoraj w Sejmie. Więc jeżeli ktoś mówi, że osoba niepełnosprawna, która ma 1217 zł na życie i mówi, że nie potrzebuje pieniędzy, no to tak naprawdę nie wie, o czym mówi. Natomiast jeżeli chodzi o ten fundusz solidarnościowy, o którym również kłamała pani minister Maląg z mównicy sejmowej, więc warto wiedzieć, że on powstał w 2018 roku. I to była odpowiedź premiera Morawieckiego na to, że nie wiedzieli, jak PiS nie wiedział po prostu, jak nam pomóc, a trochę też wygonić z tego Sejmu, tak, bo ten protest był długi, 40-dniowy, i stworzono fundusz solidarnościowy. Do dzisiaj w tym funduszu jest, uwaga, 34 miliardy złotych. Miliardy. Więc mówimy o bardzo dużej gotówce. I co zrobił PiS? Kiedy tylko doszedł do władzy w 2019 roku, oni zmienili tą ustawę tak, że nawet wywalili z tego funduszu słowo niepełnosprawni i rzeczywiście 12 miliardów jest przeznaczone na pomoc, ale przeszło 20 miliardów PiS ukradł. PiS ukradł te pieniądze, schował do swojej własnej kieszeni. Po prostu okradł najsłabsze osoby. I dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, bo z tego funduszu solidarnościowego, gdyby PiS nie ukradł tych pieniędzy, byłyby wyższe renty socjalne, byłaby opieka wytchnieniowa, byłyby domy wspomagane, a przede wszystkim byliby też asystenci. Asystentów nie ma i takim żywym dowodem jest na to mój syn. Kiedy do 16 grudnia miał asystenta, a 17 grudnia już nikt do niego nie zapukał. I pani redaktor, warto też o tym powiedzieć. Ja sobie zdaję teraz sprawę, że jest na mnie nagonka i nagonkę robi też pan rzecznik praw osób tutaj niepełnosprawnych, pan Wdówik. Zarzuca nam się rodzicom, ja dostałam ostatnio właśnie taki zarzut, że my rodzice nie chcemy, a to było też personalnie bardzo do mnie, że my nie chcemy usamodzielniać swoich niepełnosprawnych, dorosłych, no już osób, tak? No dla mnie zawsze to będzie dziecko. Pani redaktor, ale pytanie brzmi, jak ja mam to zrobić? Jeżeli pytam się pana Wdówika, czy będą darmowe mieszkania wspomagane? Cisza. Jeżeli się pytam, bo akurat w przypadku Kuby, asystent musiałby być całodobowy, tak? Bo Kubę trzeba umyć, ubrać, nakarmić, iść na spacer i pchać wózek. Ja się pytam pana Wdówika, czy to wszystko będzie, zapada cisza. No to jest tak trochę, jakbym pana Wdówika postawiła na ulicy Szerokiej w Toruniu, zabrała mu z całym szacunkiem, bo to jest też osoba z niepełnosprawnością, ale zabrała mu psa, bo to jest osoba niewidoma, tak, rzecznik? Psa i laskę i bym powiedziała, proszę bardzo, proszę się usamodzielniać. Pani poseł, tylko jak
odbiorcy całego tego sporu mają reagować w sytuacji, kiedy słyszą, czy od pani minister Maląg, czy od pani minister Ścigaj, że oczywiście sytuacja osób niepełnosprawnych powinna być w Polsce lepsza, ale sukcesywnie poprawia się od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Że nakłady się zwiększają, że pieniądze są przekazywane. No mówią o tym obie pani minister dość wprost. Czy one po prostu oszukują nas wszystkich w żywe oczy, czy rzeczywiście niewystarczająco, ale jednak to wsparcie od państwa płynie? Nie, nasza sytuacja od 2018 roku absolutnie naszych rodzin i osób z niepełnosprawności mi się pogorszyła. Pani minister Ścigaj zresztą się skompromitowała, jak przyszła do nas, bo nie wiedziała, dlaczego dzieci nie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, więc powiedziałam, dlatego, że turnus kosztuje 10-8 tysięcy i rodziców nie stać. I nie wiedziała również, dlaczego nie mają asystentów, no bo po prostu programy nie działają. Obydwie panie próbują społeczeństwo kłamać i nie mówią jednej prostej rzeczy. My żyjemy tu i teraz. Mamy rok 2023. I ja rozumiem tą politykę, gdzie obie panie mówią, że w 2015 było tyle mniej, a teraz jest tyle więcej. I bardzo dobrze, bo musi być więcej. Tylko nie mówią jednej rzeczy. Laikowi po prostu, osobie, która nie ma jakby kontaktu z osobą niepełnosprawną, trzeba wytłumaczyć tak. W 2015 roku godzina rehabilitacji to był koszt 60 zł. A w 2023 roku koszt godzinnej rehabilitacji to jest 300 do 800 zł. Jest różnica? Jest. Zdecydowanie. Pani poseł, tylko teraz pojawia się pytanie, co dalej? Bo wy protestowaliście w 2014, w 2018, dziś mamy 2023. Czy chociażby jeżeli chodzi o sposób traktowania protestujących, czyli przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, zmienił się pani zdaniem po dwóch dniach, już możecie to ocenić, przez te lata? Czy w dalszym ciągu jest, no, delikatnie mówiąc, mało człowieczy? Tak, to jest ta sama mentalność, to jest ta sama partia, ta mentalność się nie zmieni. Natomiast teraz PiS obrał taki kurs, ponieważ każdy się boi i to wiem z bardzo dobrego źródła. Nie przyjdzie pani minister Maląg, nie przyjdzie pan prezydent również, bo nic nie zrobił dla osób z niepełnosprawnościami przez 8 lat, nie przyjdzie pan Morawiecki. Każdy z tych polityków boi się tak naprawdę prawdziwej konfrontacji. Więc nie wiem, czy możemy liczyć, aczkolwiek zapraszamy. No jest ogólny strach nad tym, żeby po prostu posłuchać prawdy, bo są tutaj rodzice z komitetu protestacyjnego już od 2014 roku, z 2018 roku i teraz są ci sami rodzice, więc ta konfrontacja na pewno byłaby bardzo trudna. Ale pani redaktor, co bym chciała bardzo, żeby to wybrzmiało. My, bo to jest bardzo ważne, z czym właściwie chcieliśmy pokazać, że co trzeba naprawić jak najszybciej, tak, że te osoby nie mają pieniędzy na życie. I dzisiaj o godzinie 12:30 będzie w Sejmie konferencja, gdzie przywołamy i powiemy po kolei o każdym polityku z PiS-u. To jest 15 osób, mogłyby odrobinę empatii. Swój projekt ustawy, tej o rencie, mogą go skserować, mogą go procedować, a o każdej osobie powiemy, co i kiedy z nami się spotkała, mówiła. Po prostu przybliżymy całemu społeczeństwu obraz 100 posłów, nie tylko, bo i marszałek, którzy obiecywali pomoc i dokładnie po kolei każde nazwisko będzie wymieniane dzisiaj na tej konferencji. Będziemy pani, bardzo zachęcać. Pani poseł, chciałabym, jeśli pani pozwoli, wrócić jeszcze do tych warunków, tak, w których tak. W tej chwili funkcjonujecie. Mnie zmroziło, szczerze mówiąc, jak ja dzisiaj przeczytałam pani wypowiedź w internecie, że Straż Marszałkowska szukała za pomocą psów narkotyków? Znaczy może pani coś więcej o tym powiedzieć? Tak. Znaczy ja powiem, że to fatalnie bardzo wyglądało po przynocy. Ta noc była spokojniejsza. Mhm. Przyszedł tutaj pan, który wszedł między łóżka, tak po środku stanął i po prostu, nie wiem, 15 minut non-stop powtarzał jakąś taką samą rzecz. Go bardzo prosiliśmy, żeby po prostu nie wpuszczał luźno psa, tak? Żeby w ogóle może zrobić tak, jak to było chyba bodajże w 2014 roku, że po prostu tam, no, po prostu humanitarnie
latarnie, ci pirotechnicy i drukarki. I po prostu posprawdzali ewentualnie, co tam, torby. No nie było problemu. Natomiast tutaj to było takie nękanie, taki rzeczywiście ten pan powiedział, że szukają tutaj narkotyki, no narkotyków. Znaczy, że państwo czy osoby z niepełnosprawnością miałyby wnieść do Sejmu narkotyki, tym bardziej, że były sprawdzane przy pierwszym wejściu do Sejmu, tak? No, to pani redaktor, no nie narkotyzujemy się na pewno. Ojej, dobrze, pani poseł, zostawmy w takim razie to. Ja życzę państwu, żeby te warunki były jak najlepsze. Wróćmy jeszcze do samej kwestii ustawy, bo rozumiem, że państwo chcą zrównać wysokość renty socjalnej z płacą minimalną. Wiemy, że nie ma na razie zgody na to, żeby projekt obywatelski przyspieszyć, bo tak jak mówiła wczoraj pani marszałek Witek, no projekt obywatelski jakby jest rozpatrywany swoim trybem i w swoim czasie. No to jaki jest problem, żeby złożyć projekt poselski w tej sprawie? No to jest właśnie to, co powiedziałam pani redaktor przed chwilą. No dobrze, ale to dlaczego koledzy z Koalicji Obywatelskiej nie mogą go podpisać po prostu? Proszę, dlatego, że ja zdecydowałam się, że będzie to, bo Koalicja Obywatelska też pomagała mi zbierać te podpisy, tak? Z Koalicji Obywatelskiej też dostałam prawie 100 tysięcy podpisów. I tak zdecydowałam, dlatego że zresztą jeszcze składałam wcześniej dwie ustawy, które zostały zamrożone przez panią Witę. Tak zrobiłam. I oczywiście mogą. I oczywiście jak trzeba będą, to zrobią. Tylko pani redaktor, PiS ma absolutną władzę, a tych 15 posłów, których dzisiaj wywołamy, to są ci posłowie, którzy nam obiecali realną pomoc, więc my dzisiaj o nią poprosimy. Pani poseł, a co pani odpowie tym, którzy mówią, że wam chodzi tylko o pieniądze, że osoby z niepełnosprawnościami mają w Polsce szereg rozmaitych innych problemów polegających na tym, że trzeba ich aktywizować, że trzeba budować w taki sposób, żeby było łatwiej im się poruszać, żeby po prostu mogli być bardziej samodzielni, że tutaj nie tylko o kasę chodzi, a pani Hartwig chodzi głównie o pieniądze. Pojawiają się takie argumenty. Co pani odpowie na takie właśnie? Jeżeli w ogóle usłyszymy odpowiedź, bo widzę, że mamy problem z połączeniem internetowym. Chyba będę musiała poprosić kolegów, żeby raz jeszcze z panią poseł się połączyli, bo ewidentnie jest jakiś kłopot, no ale wiadomo, w Sejmie to z reguły niestety zdarza się dość często w związku z tym, że no, po pierwsze jest tam bardzo dużo osób, a po drugie no, prawdopodobnie również połączenia internetowe mogą być w jakiś sposób kontrolowane. Ja tylko jeszcze przypomnę, że wczoraj doszło do takiej dużej scysji osób protestujących z kolei panią minister Ścigaj, Agnieszką Ścigaj, pewnie państwo pamiętają, kiedyś Kukiz 15, dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister do spraw integracji, tak to się ładnie nazywa. No i po godzinie 17 pani minister wczoraj pojawiła się u osób protestujących. Chcemy godnie żyć, to usłyszała od nich właśnie. No i przypomnę tylko, że pani Agnieszka Ścigaj próbowała przekonywać, że od lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No i wybuchła dosyć duża scysja, której uczestniczy przez kwadrans. Właściwie przerzucali się wzajemnymi pretensjami i zarzutami. Pani Ścigaj zapewniała, że dokładnie od 8 lat składa rozmaite wnioski dotyczące niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, że zajmuje się kwestią mieszkań wspomaganych, że jest mnóstwo ludzi potrzebujących samodzielnego życia i proszę mówić, że nie mówić, że nic się nie zmieniło. Tak pani minister Ścigaj zwróciła się do osób protestujących, no ale jak państwo słyszeli, pani Iwona Hartwig mówiła o tym, że tak naprawdę nie zmieniło się właściwie nic, jeżeli chodzi o sytuację osób z niepełnosprawnościami tu mówiła o roku 2018. No, do tego dochodzi, drodzy państwo, inflacja. O tym też proszę nie zapominać, dlatego że wszystkie leki, pieluchomajtki, turnusy rehabilitacyjne, no to wszystko też drożeje tak naprawdę z dnia na dzień i to jest sytuacja, z którą muszą się mierzyć właśnie opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Nie wiem, czy uda nam się połączyć z panią posłanką Hartwig jeszcze. Pytam Kuby. Mówi, że są jakieś problemy, więc
właściwie musimy podjąć decyzję, czy kończymy. Chyba kończymy, drodzy Państwo. Podziękujemy, bo wszystkie najważniejsze rzeczy, mam wrażenie, zostały przez panią posłankę Hartwich powiedziane. Oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie w kontekście tego, co dzieje się oczywiście w Sejmie. Jak protestujący zapewniają, zostaną tam do skutku. Pytanie więc, ile to będzie trwać w obliczu niezbyt przychylnego nastawienia, nie bójmy się użyć tego sformułowania, większości parlamentarnej. Podobno mamy jednak połączenie z panią posłanką Hartwich. Spróbujmy. Jeżeli znowu będzie niedobrze, to już się pożegnamy, pani poseł, więc jeszcze raz podejmijmy próbę. Ja nie wiem, czy pani słyszała to moje pytanie ostatnie, czyli zarzut wobec pani, że chodzi wam tylko o pieniądze, a nie o aktywizację osób z niepełnosprawnością. Co pani na to odpowie? No chyba niestety nie usłyszymy się już z panią poseł, no ale będziemy oczywiście na bieżąco informować państwa w kolejnych programach, co dzieje się w Sejmie w kontekście osób z niepełnosprawnością. Bardzo państwa przepraszam za tę sytuację, no niemniej jednak nie jesteśmy w stanie wpłynąć na łącza internetowe w Sejmie. Pani posłance Iwonie Hartwich bardzo dziękuję i państwu także dziękuję za dziś. To był program Ekspres Biedrzyckiej. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Celowo nie będę składać życzeń z okazji Dnia Kobiet, bo uważam, że Dzień Kobiet powinien być codziennie, a nie jest to dzisiaj kraj łatwy do życia dla kobiet, więc drogie kochane panie, po prostu siły wam życzę, a wiadomo, że kto załatwi wszystko, co trzeba załatwić, jeżeli nie kobiety. Do jutra. Wracamy o 9:07.